polscy Chippendalesi. Chippendalesi. Gwizdy pieruńskie przyjechali. Taniec na stole u klientek, bezpłatny dojazd, niezapomniane wrażenia. Jo ci zaraz, babo, dom wrażenia. Dzień dobry, czy tu mieszkanie państwa Dworniuków? Dworniuków? O co się rozchodzi? Ja z tego ogłoszenia właśnie. Rozmawiałem z pana żoną, ale chyba to może pomyłka jakaś, wie pan? A, proszę bardzo. Ale ja nie chciałbym przeszkadzać, wie pan. Wiem o to ogłoszenie i nie chciałbym... Niech pan wchodzi. Dziękuję bardzo. Wie pan, moja żona, ona się już nie poradzi na pana doczekać. No bardzo ładnie tu u pana, naprawdę wspaniale. Bardzo ładny antyk. To jest vertical po ojcu. Verti co? Vertical. A nie znam tej secesji. A gdzie małżonka? Wie pan, załatwimy to bez małżonki. No pewnie, no to gdzie mogę? Co gdzie pan może? No rozebrać się, wie pan, i w ogóle. A, choćby tu, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję uprzejmie. No. Co? Ceble kejsie. Ceble co? Ach, rozbieracie. Nie, dziękuję, już się rozebrałem. Do naga, pierunie. Proszę pana, ja tutaj przyjechałem w interesach. Wiem, zboczeńcu pieruński, że w interesach. Ja zboczeńcu? A co może ja zboczeniec? Ceble kejsie. Ale po co? Już ty wiesz, po co ty jeździsz do klientek. Normalnie robisz prezentację. No, to zaprezentuj mi, co tam masz ciekawego. Nie, proszę pana, ja w ogóle nie wiem, o czym pan do mnie mówi. Nie wiesz, to ja ci powiem. Zrobisz mi taniec erotyczny na stole, proszę. Nie, to jakieś nieporozumienie, to jest absurdalne nieporozumienie w meritum sprawy. Ja zaraz panu... Przeblikaj się i tańcuj. No tak, a mówili mi w Warszawie, że halmysy to sami degeneraci. A ja mówiłem, nie, gdzie tam śląska tradycja, śląskie obyczaje, śląska... Nie fandzol, przeblikaj się i tańcuj. To ja ci powiem. Mój dziadek walczył w powstaniu. A mój w trzech powstaniach. Ale wygranych. A co to ma do rzeczy? A to ma, człowieku, do rzeczy, że ty mnie w życiu, rozumiesz? Ty mnie w życiu do tego nie zmusisz. Popełnia pan wielki błąd. No. To teraz zboczeńcu tańcuj. Ja zboczeńcu. Człowiek wjeżdża na Śląsk, żeby przed nędzą was ratować. Wam się za tej komuny wełba poprzewracało. Górnik, pan świata. No. Czarne złoto, tak? Ty, Gorolu pieruński, obrzydo jedna. Po to ty przyjeżdżasz na Śląsk z Warszawy, żeby naszym dziobom w głowie poprzewracać? Proszę pana, jestem biznesmenem ze stolicy. To uważaj, bo ci zaraz ten twój biznes odstrzela. Do roboty, tańcuj. Poczekaj, czekaj. Pumbuczku, co za herlok, żeby moja baba z takim ślimokiem... Jako biznesmen ze stolicy stanowczo odmawiam tańca erotycznego na stole. Ja to przyszedłem z ogłoszenia. No wiem, że z ogłoszenia. Ale pan dał to ogłoszenie. Żeby na ponagu na stole tańcował. Nie, tani pokój do wynajęcia. I pan chciał wynająć u pana pokój. Jestem biznesmenem, przyjechałem ze stolicy robić tutaj interesy. Stoi na tym stole, no! I to po co pan tam wychodził? Witam serdecznie w rezydencji Dworniuków. Bóg w dom, gość w dom. Poczta! Jerunie! A, proszę, proszę!
Dzień dobry. To jest ten... elektrykarz z elektrowni. Tak właśnie, jestem elektrykarzem z elektrowni. Mamy tutaj bardzo poważny problem, ten, elektrykarski. Pan się pewnie wody napije. Z wielką przyjemnością, panie Hubercie. Zgadnę, o czym pan teraz myśli. A właśnie, że o tym nie pomyślał. A pan zapewne myśli o tym, gdzie się podziały moje spodnie. Hopie, o twoich galotach to w życiu bym nie pomyślał. Bo jest nowoczesny facet. Proszę pana, bo teraz na Śląsku biegają psy z pianą na ustach. Te psy są psychicznie niezrównoważone. I dlatego, jak ja sobie spacerowałem spokojnie... No co pan tak się na mnie patrzy? Przymówię prawdę! Bo mi się tłumaczysz głupie, jak ci godą, że ja nowoczesny. Po co się tłumaczysz? A to dobrze, bo już myślałem sobie, że pan sobie, Bóg wie co, pomyśli. No co? Co? Będzie ten prąd? Ach, tak. Nie będzie? Tak, tak. No to tę żarówkę ma pan w porządku, panie Bercik. A gdzie są te kolejne? W antryju. W antry co? W antryju. Aha. O, to nie w tym ryju. Wie pan, te pomieszczenia tutaj. Tak. Wie pan, z tymi elektrykorzami to tak jest. Ja też nie głosowałem. Polscy hipendalesi. To tymu bez galot chyba o to chodziło, panie Hubercie. Nie no, to pan myśli, że ja w tej gazecie mam jakieś ogłoszenia? Przekazik jest dla pana pieniężny. O, to świetnie. Elektrownia mimo jutro prąd wyłączyć. Ten hop tu właśnie w tej sprawie przyszedł. Pewnie, pewnie, że w tej sprawie. No a co, może nie w tej sprawie? Ależ oczywiście, że tylko w tej sprawie przyszedł. Wie pan co, te 200 zł to jest do mnie życie albo śmierć. Już mi żarówki wykręcają. Tylko, że to jest 20 zł, panie Hubercie. 20. Niemożliwe, miało być 200. Jest 20. Pokaż pan. O, ty! Co jest? Nie co jest, ino czego nie ma. Zera nie ma. K jest jedne ja zero. Ja nic nie wiem. To nie wiesz, nie wiesz. Burdel mocie na tej poczcie. Jo, muszę mieć 200 zł. 20 zł to se w żyć może wstać. To nie jo. Zaraz, nie pan, panie Hubercie, co pan zawsze taki nerwowy jest? A, wszystko pasuje. Tym jest z elektrowni, tym jest poczty. Już wszystko kapuje. Hubercie. Ja no. Przepraszam, czasami mnie tak ponosi. Ale K jest moje zero. Jo, muszę mieć 200 zł. Jo, jest górnik przodowy, a takiego nie wolno robić w lepra. Co jo, mam zostać? Mam zostać bez prądu, mam zostać bez zera i bez baby? A to baba też panu odłączyli. A, mąż, mąż. Widział tego w galotach. Jeszcze się śmieje tu. Pokaż to. Kochany Berciku, wybacz, że nie oddaję ci od razu całej sumy, ale to z takiego powodu, że nie mam. Twój oddany Alois. Mąż tu. Alois. Oddany. Nie pan jeden ma problem, panie Hubercie. Pójdź pan bliżej, do panu powiem. Kopalnia wam likwidują. I to jest problem. A skąd wiesz? Tajemnica korespondencji. Likwidują, likwidują. 10 lat likwidują i nie umiem zlikwidować. Można nie dożyja. Coś mi się wydawało, że pan dożyje. Bo już z Warszawy przyjechali i to cała banda. Będą budować te emerytury podmostowe czy coś? Pomostowe. Właśnie. Właśnie, to jest wszystko przez nich. Wszystko z kuli goroli. Jakby nie oni, to ja bym miał prąd, zero, baba. Wszystko bym miał. Nie ma co narzekać. Panu to i tak dobrze. Pan to już prawie, że rencista jest. Rencista, że co prawda jeszcze nie jest. Ale już 2 lata siedza na L4, jakby w kopalni w krzyżu szczeliło. Ale jak ją by dorwał tego likwidatora, jakby jego piznął, to on by w powietrzu z głodu umarł.
Nie ma co narzekać, panie Hubercie, nie ma co narzekać. A o tym bezgalot z elektrowni, to wie pan, nikomu ani słowa. Do widzenia panu, panie Hubercie. To do widzenia panu. Co do widzenia? Izba też się panu nie podoba? No nie wiem, proszę pana, nie wiem. No gorol pan jest, ale można oswojony, dogodamy się jakoś, nie? Wie pan, co ja miał dzisiaj za dzień? Żona mi przyniosła te ogłoszenie, ja myślał, że ona se tu zaprosiła tych chłopów, co to wie pan, te kulturysty, co to będą tańcować. Ja myślał, że ona mi chce rogi przyprawić. No proszę pana, ja nie wiem. W momencie, kiedy wchodzimy do Europy i pan traktuje człowieka, to naprawdę, to jest poniżej pewnej krytyki. Jako Europejczyk muszę stanowczo zaprotestować, dlatego że pan... Zostawasz czy nie? Gorol z Hanysem się nigdy nie dogodą. Ale człowiek z człowiekiem? Tak. Pyrsk. Tak. Na zdrowie. Wy tam wszyscy w Warszawie tak pijecie? Nie, w pubach. Europa. Ja tam do Europy nic nie jem. W sumie do Warszawy tydzień. I no chacharstwa nie cierpia. Tak. Wie pan, listonosz mi dzisiaj takie rzeczy powiedział, że ino się załumać. Co panu jest? Panie Hubercie, no co pan? Godaj mi Bercik! Darek! Bardzo mi przyjemnie, Darku, że poznałem. Są tacy w Warszawie, co ja ich nie cierpię, ale... Pana to ja już lubię, panie Gorol. Znaczy ten Darek. A tak w ogóle, to co cię sprowadza do nas na Śląsk? Bo wiem, że na stole to nie tańcujesz. A tak w ogóle czy w szczególe? Tak w szczególe. W szczególe? To stary, handluje odkurzaczami. Rozumiesz, w Warszawie rynek jest nasycony, a tutaj brud, kurz, ekonomiczne Eldorado, kochany. Ale to wszystko trzeba z główką. Europa, rozumiesz? Przychodzę, mówię, dzień dobry pani, witam panią bardzo serdecznie. Od firmy, proszę. Tutaj gadżecik, tutaj szmecik, rozumiesz? Mówię, stary, kurcz, ale trzeba po europejsku. A ta kultura. Tak w ogóle. A w ogóle to... Bercik, jestem pionierem nowoczesności. Europę wam przywożę. Europa u nas była, jak wyście jeszcze po drzewach skokali. No ale nie denerwuj się, chłopie, złoty, no. Chodź, chodź, popatrz się. Co ty masz za oknem? Co mu patrzeć, moja gruba. Twoja żona stoi za oknem? Gruba kopalnia. Tamże zdrowie stracił. No widzisz. Bercik, chłopie złoty, posłuchaj. My tę twoją kopalnię to zlikwidujemy. No, uspokój się spokojnie. Popatrz się na to z innej strony, od strony Europy. My ją zlikwidujemy i na to miejsce wybudujemy autostrady, supermarkety, Bercik. Tacy jak ja zmienią tę krainę. Brud, smród, hołdy, nierentowne kopalnie. A tak będą tylko, Bercik, supermarkety i autostrady, Bercik. Pitej! Co Pitej? Raus! Nie macie! Co za raus? Mój dziadek nie z takimi rausami sobie radził podczas powstania. Ja ci dom autobany, ja ci dom supermarkety. Wynocha już cię nie ma. Bardzo proszę, ja sobie pójdę, ale proszę mi zwrócić moje 200 zł, które zapłaciłem za miesiąc z góry. O, 200 zł. Gorol z Hanysem się nigdy nie dogodą. Ale w końcu nie musimy ze sobą gadać. Nie musimy. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli Hanysy się z Gorolami. Z Pyska szło poznać, Kerry jest Kerry. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już wszędzie, w kościele i w szkole, są mi Hanysy i są Gorole. Jedni chcą drugim się przypodobać, bo Hanys chce mówić, a Gorol chce.